Witajcie serdecznie, z tej strony Karolina Pawlik. Na co dzień prowadzę Centrum Terapii Żywieniem. Na tym kanale dzielę się z Wami swoimi doświadczeniami w prowadzeniu klientów, którzy, są w, którzy zmagają się z różnymi chorobami, którzy poprzez zmianę sposobu żywienia, poprzez zmianę diety życzą sobie wycofać różne dolegliwości, doprowadzić do remisji choroby. I słusznie z tego względu, że coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że jest to niezbędny element do tego, żeby przywrócić sobie zdrowie, żeby utrzymać zdrowie, jest to profilaktyka i kierunek do długowieczności. Także zachęcam Was do tego, żeby się edukować w zakresie wiedzy, najlepiej uczyć się od tych, co mają najlepsze rezultaty. Najlepiej uczyć się, y, słuchać różnych ludzi, natomiast wszystkie informacje przepuszczać przez siebie, bo poprzez. Y, dzięki moim klientom, którzy dostarczają mi niesamowitej ilości y, informacji i wiedzy na temat funkcjonowania naszego organizmu, y, dzięki. Przeczytaniu wielu książek y, poświęconym zdrowiu, y, y, dzisiaj już jestem, nie mam wątpliwości co do tego, że panaceum do tego, żebyśmy byli zdrowi, jest w nas. W nas są wszystkie odpowiedzi, y, również odpowiedzi powiązane z tym, czy dany produkt jest dla nas dobry, czy nie. nie. Czy jest przyjazny naszym naczyniom, czy nie. A więc punktem wyjścia jest zawsze dobre poznanie naszego organizmu, bo każdy z nas jest w innym stanie metabolicznym, każdy z nas ma innych rodziców, każdy z nas ma inny, inne geny, każdy z nas ma inną psychikę, inaczej odbiera emocje. Każdy z nas ma inną konstrukcję psychiczno-fizyczno, e, umysłowo, mentalno-duchową. E, każdy z nas też jest na innym rozwoju, e, na innym poziomie rozwoju świadomości, czy pozi poziomie e, rozwoju duchowego. I to wszystko tak naprawdę ma przełożenie na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm, czyli e, inaczej mówiąc, jedna sytuacja, przykładowo jakaś sytuacja stresowa, będzie przez cztery różne osoby odbierana w zupełnie inny sposób. I to, w jaki sposób będziemy postrzegali tą sytuację, ma przełożenie na chociażby funkcjonowanie naszych, naszego układu hormonalnego, czyli będzie rzutowało na nasze gruczoły wydzielania wewnętrznego. Jeden będzie przeżywał sytuację stresową przez 14 dni i w międzyczasie zajdą w jego organizmie bardzo duże zmiany, zmiany, a więc pociągnie stres przewlekły stres pociągnie zupełnie inną pracę nadnerczy. Zupełnie inną pracę trzustki, a więc będzie inne wydzielanie insuliny, inne wydzielanie kortyzolu. Natomiast drugi będzie przeżywał tylko 4 godziny daną sytuację, a potem sobie odpuści, pójdzie z kolegami, nie wiem, na piwo, czy, czy pójdzie z koleżanką na kawę i zapomni o całej sytuacji. W związku z tym. Jesteśmy wszyscy różni i nie możemy siebie porównywać, a więc jeżeli jedna dieta będzie działała znakomicie na jedną osobę, to nie znaczy, że na drugą osobę będzie tak samo działała. Czego dowodem są moi klienci, którzy. Przechodzą do mnie po różnych dietach. Ostatnio najwięcej klientów mam yy, yy, po dietach Keto, czy dietach Carnivore, czy yy, dietach GAPS, być może dlatego, że są to diety teraz bardzo mocno promowane yy, i jest to dla mnie zrozumiała rzecz z tego względu, że są to diety niskowęglowodanowe. Yy, Ludzkość niedawno się obudziła i zrozumiała, że to, co pociąga za sznurki, to jest insulina, a więc te skoki insulinowo-adrenergiczne, to jest coś, co, czym powinien się zainteresować każdy, kto, kto dąży do tego, żeby być zdrowym i żyć długo. Z tego względu, że w naszym organizmie jest hormon, który pociąga za sznurki. Jest to hormon pod tytułem insulina. I w, do tej pory była promowana przez współczesną dietetykę, zresztą nadal jest, y, z, z, były promowane diety wysokowęglowodanowe, a więc oparte na zbożach, na produktach pełnoziarnistych, na kaszach. Y, Duża część tego y, talerza naszego miały stanowić zboża. I jest tutaj problem z tego względu, że prowadząc cukrzyków, można się najwięcej nauczyć z punktu widzenia osoby, która interesuje się wpływem żywienia na dietę. Ciężkie cukrzyce typu 1 i ciężkie cukrzyce typu 2, cukrzyce typu 1 z cepeptydem poniżej 0,4, poniżej 0,5 są to cukrzyce, są to choroby. Po których najszybciej widać, co się dzieje po poszczególnych produktach żywnościowych. Jeżeli prowadzącemu, we współpracy oczywiście z osobą, którą dotknęła choroba, uda się wyprowadzić czy doprowadzić do remisji choroby, ten prowadzący dietetyk czy lekarz będzie miał klucz do tego, żeby rozwiązać zagadkę chorób pozostałych. Dokładnie, więc warto zainteresować się, czym jest dieta niskowęglowodanowa. Oczywiście dzisiaj wcześniej już o tym wspominałam w innych filmikach, natomiast widzę, że temat wymaga rozszerzenia, ponieważ. Wiele osób promuje diety keto, diety chociażby worczy, dietę GAPS. Dieta doktora Kwaśniewskiego gdzieś tam poszła już do lamusa, ale ja z kolei mam jeszcze kontakt, czy też odzywają się do mnie klienci, którzy przez wiele lat, przez 30 lat byli na diecie Kwaśniewskiego. A ponieważ y, znam doświadczenia dr Ewy bednarczyk witoszek która, y, lekarz, który przez ponad 35 lat siedział w nurcie y, dietetycznym, sama stworzyła, opracowała swoją dietę, o której na pewno popowiadam, bo wydaje mi się, że ta dieta jest mocno niedoceniona. Y, niedoceniona prawdopodobnie dlatego, że jest dosyć skomplikowaną dietą, ale poprzez swoje skomplikowanie daje odpowiedzi na y, pytania, na które nie uzyskali co niektórzy na dietach Gabs, Keto czy Carnivor, bo nie wszyscy na dietach tych wyżej wymienionych, nie wszyscy doprowadzili do remisji choroby. Ewentualnie jeszcze inni zauważyli, że choroby z przeszłości wracają, bądź zauważyli, że pewne parametry z krwi zaczynają się pogarszać na tych dietach, a przecież obiecywały tak dużo. Jest tam po prostu kilka niedociągnięć, kilka rzeczy, o których twórcy tych diet nie, nie uwzględnili, których nie uwzględnili. I dzisiaj na pewno sobie o tym porozmawiamy, a nawiązuję do dr Ewy Bedaczek-Witoszek z, z tego względu, że jej chyba jako jedynej udało się nałożyć korektę na te diety niskowęglowodonowe, zresztą nie tylko na te, które wymieniłam, czyli nie tylko na diety białkowo-tłuszczowe. Ale też inne diety lecznicze. Jej dokonania po prostu otworzyły mi bramę do tego, żeby pomagać ludziom w ciężkich chorobach typu cukrzyca 1, cukrzyca 2. I powiem wam, że nie ma, większego doświ nie ma lepszego doświadczenia i nie ma tak solidnej dawki wiedzy uzyskanej od mam, od mam dzieci z cukrzycą typu 1. I w tym miejscu. Dziękuję wszystkim mamom, które y, dzielą się swoimi dzienniczkami żywieniowymi, które rozpracowują razem ze mną y, powody y, zapotrzebowania na insulinę, powody skoków, y, insulin, skoków y, glukozy, czy to porannej, czy to wieczornej, czy to w drugiej, trzeciej, piątej godzinie od zjedzenia poszczególnych pokarmów, ponieważ. Y, Dziękuję z tego względu, bo nie ma takiej książki. Może za wyjątkiem diety dobrych produktów, bo to tam pierwszy raz przeczytam o tych e, rzeczach, których w innych książkach nie, nie byłam w stanie przeczytać. E, dzięki tym informacjom e, mamy klucz do tego, żeby uporać się albo, albo łagodzić e, tak ciężkie choroby jak nowotwory. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w medycynie wiedzą, że Zaburzenia metaboliczne ludzi z cukrzycą są podobne do ludzi, którzy zapadli na nowotwory. A więc ten, kto ma klucz do odkręcenia cukrzyc, ma również klucz do tego, żeby spowolnić, bądź nawet wycofać proces nowotworowy. Jest tutaj tak naprawdę dużo rzeczy do nauczenia się, i od wszystkich tych, którzy zapadli na tą chorobę, Trzeba dużego zaangażowania, dużej otwartości na to, żeby dokonać wiele, wiele zmian w życiu. Także dzisiaj troszeczkę po, podzielę się z tymi informacjami. Będą to informacje nie tylko istotne dla osób, które zapadły na cukrzycę typu 1, typu 2, na nowotwory, ale dla wszystkich osób, które są, są zainteresowane długowiecznością. Bo. To tak jak powiedziałam wcześniej, to co pociąga za sznurki to insulina. Jeżeli będziemy mieli wysokie skoki insuliny, jeżeli będziemy robili tą y, dużą huśtawkę, doprowadzimy do dużej, wys, dużego rozechwiania y, w, y, w układach insulina, adrenalina, y, insulina, glukagon, to y, będziemy po prostu szybciej się starzeć. Te starzenie będzie wychodziło w różnych, różnymi parametrami. Jedni będą wypadać y, trzustką, drudzy y, będą się starzeć y, pogarszającym się stanem wzroku, trzeci szybszym siwieniem. Y, jeszcze inni będą starzyć się tarczycą, a więc y, będą zapadali albo na nadczynność, albo niedoczynność y, tarczycy. Jeszcze inni będą starzeli się... Y, w kierunku miażdżycy. I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę każda jedna choroba, łącznie z bólami krzyża i biodra, to jest szybsze starzenie się organizmu w danym kompartmencie, w danym miejscu. Jeżeli chcemy spowolnić starzenie się organizmu, to musimy wiedzieć jak wycofać właśnie te wszystkie zaburzenia, czyli jak zrobić, stonizować ten układ insulina, acetylocholina, jak stonizować pozostałe układy, które przekładają się na szybsze starzenie się organizmu. O tym dzisiaj będę mówić. A więc dlatego nie rozumiem, dlaczego w internecie jest taki bój, w ogóle na świecie jest taki bój pomiędzy roślinożercami i mięsożercami. Jak okazuje się, że na każdej diecie ludzie zapadają na choroby i widzę, że na GAPS cukrzyca typu 1 i typu 2 powraca w tym sensie, że na początku było tak pięknie, na początku udało się. Znormalizować cukry, a po pewnym czasie u niektórych, nie mówię, że u wszystkich, akurat mówię o osobach, które się do mnie zgłosiły, a więc a u niektórych dieta przestała działać. Dzisiaj będę mówiła dlaczego. Tak samo dlaczego na niektórzy, niektóre osoby, które zmagały się przykładowo z padaczką na początku diety keto, miały tak dobre. Rezultaty takie rzadkie, rzuty padaczkowe, a potem te rzuty padaczkowe znowu się zintensyfikowały. Dlaczego na dietach keto ludziom zaczyna narastać cholesterol, HDL, LDL? Dlaczego na dietach keto powracają bóle stawowo-krzyżowe, czy na diecie karniwor? Tak jak już wcześniej pewnie yy, wspominałam, te wszystkie diety niskowęglowodanowe, one są po to, żeby wyciągnąć ludzi z nadpożycia produktów zbożowych, z nadpożycia produktów węglowodanowych, bo jesteśmy dzisiaj yy, zalani po prostu tymi produktami yy, wypromowanymi przez współczesną dietetykę. Doktor Ewa jako pierwsza chyba zauważyła, że... Ten fenomen brzasku cukrzyków, czyli skoki cukru powyżej 200, powyżej 300 poranne są konsekwencją zjedzenia między innymi poprzedniego dnia pełnoziarnistego pieczywa, gdzie nie na dietetyce uczyli, że u cukrzyków trzeba zamienić białe pieczywo białe pieczywo na pełnoziarniste pieczywo i wtedy te cukry nie będą tak wzrastać szybko. One rzeczywiście nie wzrastają tak szybko, ale Rzeczywiście następnego dnia powtarzalny jest: y, człowiek nie, nic nie zjadł, a, a, a po prostu ma gigantyczny skok cukru. I się okazuje, że y, jeżeli przestaje y, jeść w codziennej diecie zboża, pełnoziarniste czy niepełnoziarniste, glutenowe czy nieglutenowe, jeżeli wrzuca do rotacji całą grupę zbóż to i oczywiście do skoków cukru przyczyniają się również niektóre białka zwierzęce, o czym dzisiaj będę mówić, to okazuje się, że tych, cukrów porannych, tych skoków cukrów porannych nie ma tak wysokich. Wspomniałam o tym przed chwilą, że po białkach zwierzęcych, czyli na tych dietach białkowo-tłuszczowych, między innymi na diecie Kwasniewskiego, na diecie GAPS, ludzie zauważają z cukrzycą typu 1, przykładowo, ale też z cukrzycą typu 2, poranne wysokie cukry. Po czym? Po, po dniu, gdzie zjedli do, maksymalnie do 50 gram węglowodanów. Dlaczego tak się stało? że Cukrzycy typu 1, niektórzy cukrzycy typu 2 mają tak wysokie skoki cukru poranne. Doktor Ewa Bednaczyk Witoszek już kilkadziesiąt lat temu zauważyła, że winowajcą jest białko, które już nie służy organizmowi czyli białko. Białko, po którym ludzie mają. które już jest nietolerowane. Nietolerowane białko objawia się albo objawem porannym, u cukrzyków to są skoki cukru. U niecukrzyków pojawić się mogą w postaci bólów krzyża, bólów stawów, czyli przykurcze. U jeszcze innych mogą pojawić się sukcesywnym pogorszeniem widzenia, bo niektórzy ludzie zauważają na tych dietach białkowo-tłuszczowych, że mają coraz gorszy wzrok, aż doprowadza to do tego, że muszą pójść do okulisty i, i, sobie, <laughs> i sobie zapodać okulary. Inne, inne objawy, które ludzie zauważają na tych dietach, to przykładowo pęknięcia chociażby y, pęknięcia gdzieś tam w dolnym odcinku jelita grubego i krwawienia. Jeszcze inni zauważają y, na przykład hemoroidy. Jeszcze inni zauważają pęknięcia gdzieś tam na, na y, zerwane ścięgna. Takie rzeczy się y, dzieją na dietach białkowo-tłuszczowych. Z czym to jest spowodowane? Są to objawy, y, które są powiązane z nadpożyciem, Białka, białek zwierzęcych, bądź z nadmiernym ich mieszaniem. I dr Ewa Bednaczyk-Bitoszek jako pierwsza, jako pierwsza zauważyła, że te objawy poranne i objawy w godzinach Fibo o tym, za, o tym na pewno powiem w następnym odcinku co to są te Fibo odpowiedzi są po, po niektórych białkach zwierzęcych, dla każdego innych. I teraz każdy z nas ma zweryfikować, jeżeli coś niewłaściwego dzieje się na tych dietach, czyli te m.in. te objawy, o których mówiłam. Każdy z nas ma wychwycić, po jakim białku ma te objawy. Ma te objawy albo w ciągu dnia. One, one zazwyczaj wychodzą rzeczywiście w godzinach FIBO, o tym będę mówiła, czyli w albo w pierwszej, albo w drugiej, albo w trzeciej, albo w piątej, albo w ósmej, albo w trzynastej godzinie. Od zjedzenia danego białka. Jest to, jedno, jest to bardzo ciekawe zjawisko, o którym, które wymaga wyjaśnienia, bo wiem, że nawet osoby, które czytają dietę dobrych produktów, mają problem ze zrozumieniem tego mechanizmu. Natomiast jest to coś na skalę światową. Jest to odkrycie na skalę światową pierwszy raz odkryte przez polskiego lekarza. Także y, temat do rozwinięcia. Y, I wszystko to, co daje objaw po danym białku w godzinach FIBO, bądź objaw poranny u cukrzyków, to będą skoki cukru. U, y, u osób, które mają y, bolesność w stawach, y, będą to bóle stawowo-mięśniowe. U jeszcze innych, tak jak u mnie, na przykład po wieprzowinie, będzie to gra naczynio-ruchowa, czyli zapchany nos. Y, bo zauważycie, że że niektóre białka, czyli te białka, które już nie są korzystne dla nas, mają potencjał do tego, żeby dawać nam pracę naczyń, opuchnięcia między innymi. Można łatwo odróżnić. Zazwyczaj opuchnięty nos, czyli jecie białko i po na przykład pogodzić nie zauważacie, że macie na lewą czy prawą dziurkę od nosa przyblokowaną. Nie ma wydzielania, czyli nie ma ściekania, nie ma flegmy, nie ma żelu żadnego, czyli nie wysmarkujecie nic, bo nie ma potrzeby, tylko jest opuchnięcie. To zazwyczaj jest to po białku zwierzęcym, po białku czasem też roślinnym, które Wam już nie służy. Czyli które jest alergenem, nietolerantem, nadrażliwantem. Natomiast wydzielanie, czyli jak macie przykładowo wydzielanie z górnych dróg oddechowych, takie z potrzebą wysmarkania nosa rano, bo nie, nie, nie tylko rano, ale po, powiedzmy nawet po godzinie, po dwóch godzinach od zjedzenia danego posiłku, czy takie dziwne ściekanie po tylnej ściance gardła, czyli wszystko to, co wydziela żel, to są zazwyczaj są po produktach zbożowych bądź mlecznych. Więc możecie, y, możecie sobie zrobić taki po podział. Wydzielanie jest po zbożach i mlecznych najczęściej, czyli, y, a szczególnie po mlecznych. Choroby od pasa w górę za medycyną chińską są y, skorelowane z produktami mlecznymi najczęściej. I to nieważne, czy to jest mleko, czy to jest kefir, jogurt, śmietana, wszystko to, co ma białko mleczne, kazyjne, y, globulinę, y, laktoglobulinę i tak dalej. Serwatka też należy do białka mlecznego, także jak ktoś się suplementuje serwatką i ma wydzielanie, to, to proszę zwrócić uwagę na, na tą korelację. Natomiast opuchnięcia jest, czyli gra naczynio opuchnięcie jest skorelowane z białkiem. Tak samo. Bóle migrenowe najczęściej są skorelowane z białkiem, Bóle białkiem mlecznym, szczególnie z białkiem mlecznym. Osoby, które mają migreny, mogą zauważyć, że w trzeciej, w piątej bądź w 8 godzinie po zjedzeniu produktu mlecznego zacznie was boleć głowa. Te fibo-odpowiedzi, one najczęściej, czyli odpowiedzi z naczyń, odpowiedzi z układu odpornościowego, one wychodzą, da się ich wychwycić na dietach, które eliminują zboża, czyli eliminują może za dużo powiedziane, rotują, rotują czyli zboża nie są jadane codziennie. Są jadane albo co 3 dni, albo co 4 dni, albo co 5 dni, w zależności od tego, jak. Jak mocno układ, układy są obciążone zbożami. O tym wcześniej mówiłam w innych filmikach. Jak można to zweryfikować? Czy mamy problem ze zbożami? Z tego co widzę, to większość osób ma problem ze zbożami, bo te zboża są jadane częściej niż 4-5 razy w tygodniu. A więc zazwyczaj u przeciętnego Kowalskiego zboża są jadane codziennie. Jak wychwycić zboża, można sobie obejrzeć tam, gdzie mówiłam albo o zbożach, albo o wysokowęglowodanowych produktach. Wracając do białek zwierzęcych. Problematyczne, problematyczne w białkach zwierzęcych jest właśnie w, czy to w wieprzowinie, czy to w wołowinie, czy to w indyku, kaczce, gęsi, kurze dziczyźnie, czyli dziku, w, 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 co tam jeszcze w rybach, bo ryby to też jest białko zwierzęce w jajku. Problematyczna jest frakcja białkowa. To ona ma potencjał do tego, żeby alergizować, do tego, żeby robić nietolerancje pokarmowe i nadwrażliwości pokarmowe. Jak wychwycić to, czy dane białko nam służy, czy nie? Doktor Ewa wymyśliła coś takiego jak jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, czyli albo robi się dzień jajeczny, albo się robi dzień wieprzowy, albo się robi dzień wołowy i wtedy je się cielęcinę bądź wołowinę. <laughs> albo się robi dzień kurczęcy, indyczy, halibutowy, makrelowy, nie wiem, dzień z krewetkami. Dzień z łososiem, dzień z, z śledziem. Trzeba wiedzieć, że wśród ryb słodkich, słodkowodnych czy morskich, każda ryba to inny rodzaj białka zwierzęcego. Jak Byście robili te testy na nietolerancje pokarmowe IGG bądź IG Zależne, to tam zauważycie, że są rozróżnienia. Nie ma tak, że wszystkie białka zwierzęce są wrzucone do jednego kotła, tylko każda, jest badane każde białko, reakcja na każde białko, i kury, gęsi, kaczki, indyka itd. I y, na diecie, gdzie rotuje się zboża, gdzie rotuje się produkty mleczne, y, czyli dwa najbardziej, dwie grupy produktów, najczęściej uszkadzających y, błony śluzowe, czyli nieje się ich codziennie, można łatwo wychwycić y, stosując jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, które białko daje wam objawy. Objaw poranny, objaw y, Czyli w pierwszej, w drugiej, w trzeciej, w piątej, w siódmej, czasem w ósmej godzinie, w dwunastej, czasem w trzynastej godzinie od zjedzenia danego białka. Teraz pułapka, bo są choroby, które może nie tyle pułapka, co, co informacja doprecyzowująca. Są choroby, które są powiązane w głównej mierze od białek zwierzęcych. Na pewno będę kręciła filmik, które, które, w którym wskazuję, jakie to są choroby. Może już teraz powiem, że jedną z tych chorób jest choroba z autogresji typu Hashimoto. Greifsa-Basadowa, w ogóle choroby z autoagresji są powiązane m.in. z nadmiernym mieszaniem białek zwierzęcych dobowo, co odkryła również dr Ewa Benaczyk-Witoszek. Ja w swojej praktyce to potwierdzam, a potwierdzam to dlatego, że wrzucając ludzi na jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, jeżeli jest potrzeba, wrzucam czasem na dni rybne, żeby odciążyć od pełnowartościowych białek ketogenicznych. Białek zwierzęcych, takich jak jaja, wieprzowina, wołowina, jeśli tylko zidentyfikuję poprzez wywiad, że te białka były do tej pory jadane przez długi okres czasu i nałogowo, namiętnie, przez codziennie, to wtedy, to wtedy najczęściej pytam się osoby, czy, czy nie zrobiłaby z 2-3 dni w tygodniu na rybie, na rybach, jej ulubionych. Uwzględniam też grupę krwi, bo widzę, że ta teoria doktora Diadamo, ona też mi się w wielu wypadkach sprawdza. Także dobieram ryby, oczywiście w konsultacji z klientem, bo zawsze pytam, czy smakuje, czy dana ryba smakuje. To, co nie smakuje, ma potencjał do tego, żeby wywoływać alergie, autoagresję, nietolerancję, więc nigdy nie jedźcie nie jedzcie czegoś, czego, co wam nie smakuje. Bo z dużym prawdopodobieństwem to jest właśnie dla Was nieprzyjazny produkt. Nieprzyjazny dla Waszej odporności, dla, naszych, dla Waszych naczyń itd., itd. Tak więc pytam się o tą rybę. Jeżeli, jeżeli nie ma ryby, szukam dalej. Czasem niektórym ludziom są potrzebne dni z białkami roślinnymi. Szczególnie osobom, które na dietach białkowo-tłuszczowych typu keto, gaps, carnivore, które były wcześniej na tych dietach, nabawiły się albo, albo zauważyły u siebie natężenie bólów stawowo-mięśniowych. To wtedy wyprowadzając z, nadmi z nadmiernego przeciążenia szlaków metabolicznych białkami zwierzęcymi, pytam się o... Nasiona strączkowe, chociaż one nie leczą w, tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale one pozwalają zrobić ludziom na przykład dzień wegański. I tutaj za chwilę ci, którzy czytali Roślinne Kłamstwo, na pewno się oburzą i, i powiedzą, że, że no przecież proponuje ludziom lektyny. To nie jest tak, że lektyny zabijają ludzi tak do końca, bo ten kto siedzi długo w dietach i ma doświadczenie długie poprzez nie wiem 30, 40-letnie poprzez weryfikację ludzkich dzienniczków żywieniowych poprzez to, że prowadził ludzi przez kawał ich życia. Mam na myśli tutaj lekarza, który był w stanie monitorować człowieka przez długi okres życia, a więc ci ludzie, którzy mają trochę większe doświadczenie, wiedzą, że mm, choroby są zarówno od roślin, y, od zwierząt, od produktów zwierzęcych y, i, i są też choroby od nadpożycia tłuszczów. Także kwestia to jest y, kwestia zrozumienia tego, że ludzie chorują od y, niewłaściwego doboru dawki danego białka, od nałogu czyli nałogowego jadania tego samego latami, od taniej żywności, od tego, że nie weryfikowali po danym pokarmie, czy mają dobry stan jelit, dobry stan żołądka, a mimo wszystko... Pomimo, że dany produkt wywoływał zaburzenia śluzówkowe, to następnego dnia dalej jedli to samo. Ja tutaj piję głównie do zbóż i produktów mlecznych, bo e, jeśli się jeszcze nie zorientowaliście, to większość zaburzeń śluzówkowych, większość zaburzeń żołądkowo-jelitowych, one w pierwszej kolejności są od nadspożycia i od nałogowego jadania tych produktów. I jeśli. Yy, Często w komentarzach na różnych forach czytam, że no, takie komentarze typu mój dziadek, czy tam mój ojciec, przez 98 lat codziennie jadł zboża i nie zachorował. I Jak to jest? No, powtarzam to za każdym razem, że każdy z nas ma indywidualność, wydo, indywidualną wydolność metaboliczną, każdy z nas miał innych rodziców i inne. Sposób patrzenia na życie, inne emocje, inne obciążenia, inaczej sobie radził ogólnie z wszystkim, w związku z tym jedzenie go inaczej uszkadzało. Natomiast ci, którzy mają problem, sugeruję zwrócić uwagę na te produkty, które były do tej pory najbardziej, najczęściej w diecie. I powtarzam to niemal w każdym filmiku, że nałogi. Generują najczęściej choroby u ludzi, czyli między innymi nadprodukcję przeciwciała, więc wszystkie te osoby, które mają problem z chorobami, z autoagresji, niech zweryfikują, jak często jadają poszczególne produkty żywieniowe, bo w Hashimoto najczęściej problematyczne jest to, że ludzie jedzą codziennie zboża w każdej postaci i to czy glutenowe, czy bezglutenowe dla układu odpornościowego w pewnym momencie to już nie ma znaczenia, bo wszystkie obsługiwane są jednym szlakiem, identycznym szlakiem metabolicznym i nie ma odpoczynku. Najczęściej kolejnym powodem jest nadpożycie produktów mlecznych, o tym nieraz mówiłam, to w cukrzycach, cukrzycuje cukrzycu 1, typu 2, to są w ogóle te produkty wymienione, to są najbardziej, jedne z najbardziej cukrogennych produktów, czyli to one między innymi przyczyniają się do tej huśtawki insulinowo-adrenergicznej, która rozregulowuje nam pozostałe układy, która, yy, która między innymi powoduje, że... Mamy duży problem z alergenami, nietolerantami, nadrażliwiantami i zaczyna się kaskada, kaskada w postaci tego, że chorują nam poszczególne układy i organy. Dużą zasługą, doktor, dużą zasługą doktor Ewy Benaczyk-Witoszek jest to, że odkryła, że nie tylko węglowodany robią problem, ale również białka zwierzęce. Ich nadmiary, niewłaściwe, yy, yy, niewłaściwe białko dobrane pod nas według yy, rodzaju, czyli nie każdy już toleruje jaja. Ci, którzy mają yy, na dietach keto yy, szybujący w górę cholesterol LDL, Yy, oni zazwyczaj mają od nad spożycia jaj, bo tam się jaja jada codziennie, niemal w każdym posiłku, tam się robi ketobułki z jaj. Yy, po czym to sprawdzam? W momencie, kiedy zaczynamy w rotację wrzucać te białka, które najczęściej były jadane, w momencie, kiedy wrzucam człowieka na jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę. Gdzie jak jemi na przykład indyka w jednej, dwóch porcjach w ciągu doby, to odpoczywają jego szlaki od jaja, wieprzowiny, wołowiny, kurygaczki, gęsi. Czyli tego, co najczęściej spożywam. Jak następnego dnia wrzucam go na przykład na yy, śledzia, czyli yy, śledzia w, pierwszy, w jednej, dwóch porcjach. To jego szlaki odpoczywają i resetują się od tych białek, które do tej pory były najczęściej spożywane, czyli najczęściej od jaj, od jaj i od wieprzowiny. Potencjał miażycogenny dają nie tylko węglowodany, ale też niewłaściwe białka, czyli białka, które już przestają być potrzebne naszemu organizmowi białka, z którym nasz organizm już ma problem. Wytwarza, po czym to widać między innymi w wytwarzaniu nadprodukcji niepotrzebnych przeciwciał. Czyli czasem widać to w tych testach IgG zależnych, ale nie tych na fundusz, tylko pełnopłatnych. Najczęściej widać to z cholesterolem u cukrzyków, widać to przeciwciałami. Tych przeciwciał u cukrzyków też jest sporo, bo to są nie tylko Przeciwciała atakujące trzustkę, ale też Aso, antystreptolizynie, przeciw transglutaminazie tkankowej. Także po tych przeciwciałach widać, jak niekorzystne są poszczególne białka zwierzęce, i tutaj, i tutaj właśnie ta, ten odpoczynek od białek zwierzęcych często jest wskazany. A więc przechodzi się z tych pełnowartościowych białek na te mniej pełnowartościowe, czyli zazwyczaj ludzie mi idą w ryby, szczególnie osoby z grupą krwi, a z zerówki niekoniecznie, dlatego osoby, które mają grupę krwi zero, które są mięsne, najczęściej, najczęściej wybierają strączki. Strączki, czyli te... Rośliny z lektynami, to w ogóle większość, większość produktów spożywczych ma lektyny. Te lektyny, one teraz mają chwilowo złą sławę. Tak naprawdę to nie do końca, lektyny też, ale to nie do końca z tego co widzę, lektyny robią problem, może, może inaczej. Nie tyle rośliny czy, czy warzywa robią problem większy, tylko białka, białka poszczególnych warzyw. Jeśli są warzywa, które yy, jedne osoby bardzo dobrze tolerują i one pomagają im wyjść również z chorób, które zostały wygenerowane przez nadspożycie białka zwierzęcego, także wszystko jest potrzebne. Warzywa, tłuszcze, białka roślinne również, tak jak wspominałam z ludźmi z grupą krwi zero, oni, to jest grupa krwi mięsna i oni często płaczą, jak muszą odpocząć od mięsa, bo są już w takim nałogu, że, że po prostu wierzą, że tylko mięso da im siłę. I okazuje się, że robiąc tam z 2-3 dni bezmięsne, czyli Albo przechodząc na mniej pełnowartościowe białka, typu, typu, właśnie ryby, jeśli uda mi się namówić takiego, to okazuje się, że po e, już dwóch, trzech miesiącach ten cholesterol się stabilizuje. A więc o czym to świadczy? O tym świadczy, że cholesterol rośnie również od niepotrzebnego białka, od białka, które zosta już jest problematyczne i nasz organizm nie mm, mówi, nam, y, mówi nam, żebyśmy od niego odpoczęli. Więc różnorodność tutaj ma sens. Na zasadzie jednego dnia można sobie spróbować jakiś ulubiony strączek. Najlepiej mi wychodzi fasolka szparagowa oblana tłuszczem ze strączków, bo ona nie podnosi tak mocno cukru, ale wiem, że fasolka szparagowa nie każdego w zakresie białka, oczywiście, bo tego dnia jada się też inne rzeczy, najlepiej niskowęglowodanowe z tłuszczami. Ale dopuszczam też kaszę gryczaną, dopuszczam też komosę ryżową, bo one nie są zbożem. Dopuszczam też bataty, dopuszczam też ziemniaki. Tylko musimy przegadać z klientem, które produkty... Większość klientów już mniej więcej wie, po których produktach ma w gazy, po których produktach czuje się dobrze bądź źle. I to już jest dla mnie wartościowa informacja, więc zostawiam sobie je w puli. Zostają nam przecież warzywa niskowęglowodanowe, gdzie tam nie trzeba zliczać węglowodanów, bo ciężko przekroczyć ilość dopuszczalnych węglowodanów na diecie niskowęglowodanowej po pomidorach, po, po cukinii, po górkach kiszonych, po kapuście, po brokule. Jest jeszcze wiele innych. Zwracam uwagę zawsze na marchewkę, bo ona mi daje skoki cukru często, pewnie dlatego, że wchodzi w reakcję krzyżową ze zbożami. Zwracam uwagę na czasem na buraki, ale to głównie u cukrzyków, bo one też dają skoki cukru. Zwracam uwagę na dawkę jadanych ziemniaków, na porcję, bo ziemniaki potrafią też solidną dać huśtawkę. Natomiast zostawiam je sobie z tego względu, że pięknie regulują żołądek. Czyli ci, którzy mają zaburzenia żołądkowe, a nie mają problemów z cukrami, oni sobie fajnie leczą żołądki, między innymi poprzez wykorzystanie tych ziemniaków. Reasumując, czego mają się nauczyć ludzie na dobrej diecie? Przede wszystkim dobierać, nauczyć się z dobierać dawki i białka, i węglowodanu, mają się nauczyć y, wiedzieć, jaki rodzaj białka i węglowodanów jeszcze im służy, ten, który służy, który robi brak objawów porannych, który robi brak objawów w trzeciej, w drugiej, y, w piątej, w ósmej godzinie od zjedzenia, czyli brak wzdęć gazów, brak przepełnienia, przelewania, brak refluksu, y, brak pieczenia, Brak kołatania serca, brak przyspieszonego pulsu, brak bólu gdziekolwiek te produkty będą naprawiały różne organy i układy. Te będą nas odżywiały. Także potrzebne jest nam wszystko. Niektórzy są tak przeciążeni warzywami najczęściej to są wegetarianie że pięknie się leczą na dietach mięsnych i ja to rozumiem. Problem ich jest taki, że taki mieli dyskomfort na dietach mięsnych typu przykładowo niewłaściwa skóra. Zazwyczaj wegetarianie po prostu mieli choroby wygenerowane od nadspożycia zbóż, bo tam te zboża były codzienne, zazwyczaj z tego co widzę, codziennie w diecie, i te zboża powodują, że cała reszta warzyw również staje się problematyczna. A więc ci ludzie najczęściej, jak przejdą sobie na dietę białkową, oni będą rezonowali z każdym, z każdą literaturą, z każdym promotorem diety białkowo-tłuszczowej, dlatego że ona dała nam jemu niesamowite profity, dała ładną skórę, dała wyleczenie układu pokarmowego i wyłączają obiektywizm, wyłączają. Wyłączają szerokie patrzenie na, na sprawę, wyłączają to, że nie każdy był w tym samym stanie metabolicznym co oni. W momencie, kiedy podpinamy się pod jakąś ideę i ona się nam mocno podoba, zaczynamy rezonować całkowicie z tymi częstotliwościami. W związku z tym w nasze ręce będzie wpadało każde badanie, które będzie potwierdzało to, w co wierzymy. Jest to pułapka najczęściej charakterystyczna dla ludzi, którzy chcą przekonać, że jest jeden słuszny kierunek. Nie ma jednego słusznego kierunku, wszyscy jesteśmy różni, wszyscy jesteśmy w różnym stanie i tak naprawdę, jednemu będzie służyło to, a drugiemu inne. W następnym odcinku będę mówiła o. o Półprawda, które najczęściej są rzucane na dietach Keto, ogólnie na dietach mięsożerców. I będę starała się Wam wytłumaczyć, dlaczego są to półprawdy poprzez dawanie przykładów moich klientów i poprzez moje doświadczenia. Na razie to tyle. Zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. Jeżeli Wam się podobały, podobają materiały, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału Karolina Pawlik i do zobaczenia w następnym filmiku.